Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku opowiem o ewolucji, znaczeniu i historii herbu, logo Legii Warszawa. Zapraszam. Legia Warszawa. Oficjalnie Legia Warszawa, spółka akcyjna, polski klub piłkarski, występujący w Ekstraklasie. Kontynuator tradycji zorganizowanej w 1916 roku na Wołyniu piłkarskiej drużyny legionowej, reaktywowanej w stolicy 14 marca 1920 roku. Swoje mecze domowe piłkarze Legii rozgrywają na Stadionie Miejskim imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, mieszczącym się przy ulicy Łazienkowskiej 3. Legia to 15-krotny mistrz Polski, 14-krotny wicemistrz Polski, 20-krotny zdobywca Pucharu Polski, 5-krotny zdobywca Superpucharu, zdobywca Pucharu Ligi, półfinalista Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, półfinalista Pucharu Zdobywców Pucharów. Bez wątpienia, bezapelacyjnie, Legia to najbardziej utytułowany klub piłkarski w Polsce. Zanim przejdę do omówienia ewolucji, znaczenia i historii herbu, logo Legii Warszawa, tytułem wstępu kilka słów dotyczących symboliki barw, bo ona jest bardzo mocno powiązana oczywiście, szanowni państwo, z najważniejszym znakiem towarowym klubu, czyli z herbem, z logo. Czerwono, biało, zielono, czarne, czasami w historii biało, czerwono, zielono, czarne. Szanowni państwo, symbolika jest następująca. Oczywiście barwa biała i czerwona, czy czerwona i biała, zachowując tę kolejność z oficjalnych barw klubu, to oczywiste nawiązanie do barw narodowych i patriotyzmu ojców założycieli klubu. Zieleń i biel przyjęte zostały po fuzji z Koroną, najstarszym klubem warszawskim. Czerń to odwołanie do Czarnych Lwów, jednego z pierwszych klubów sportowych w Polsce. Przejdźmy płynnie do pierwszego, historycznego, oryginalnego znaku Legii. To nic innego jak biały monogram, nawiązujący oczywiście w bezpośredni sposób do nazwy klubu, ale ta litera R to również zaimplementowany znak z orzełka czapki legionowej. Przedstawiam państwu tego orzełka. Różnica polega na tym, że na orzełku, szanowni państwo, monogram z literą R, nawiązujący oczywiście do Legionowa na Wołyniu, gdzie powstały Legiony, to nic innego jak tarcza typu szwajcarskiego. Tutaj klub piłkarski zaprezentował nam uproszczoną tarczę typu polskiego i ta uproszczona tarcza typu polskiego będzie klubowi towarzyszyć do dziś. To te charakterystyczne skosy, szanowni państwo, którymi będzie się pieczętować obecna również Legia. Ten znak przetrwa rok, szanowni państwo, do 1917 roku, kiedy to klub zaprezentuje nowy znak, nawiązujący tym razem do strojów, w których występowali piłkarze związani z Legionami. No i właśnie, widzimy tutaj białą tarczę z czarną wstęgą i po raz pierwszy pojawia się monogram litera L w kółku umieszczona w górnej części, szanowni państwo, tarczy po prawej stronie, patrząc oczywiście od oglądającego, ale trzymając się nomenklatury, to wiecie państwo, że strony w heraldyce są odwrócone i zawsze tarczę opisujemy od strony rycerza trzymającego tarczę, więc tu powiedzielibyśmy, że ta L-ka jest po lewej stronie heraldycznej w głowicy tarczy. Ten znak przetrwa, szanowni państwo, przez rok. Jak wiemy, Legia powraca w 1922 roku po połączeniu z najstarszym klubem piłkarskim w Warszawie, czyli Koroną Warszawa, implementuje ten nowy podmiot barwy tego nowego klubu, czyli biały i zielony. Pozostaje nazwa, tak? Widzimy tutaj nową odznakę. Odznakę, szanowni państwo, która została zrobiona w wytwórni grawerskiej pana Józefa Michrowskiego, jednego z bardziej znanych grawerów Warszawy. I ta odznaka daje nam obraz tego znaku, którym Legia pieczętowała się przez 3 lata. To właśnie biały napis Legia do 1936 roku, przypomnijmy sobie, do reformy nazewnictwa Legia pisała się, szanowni państwo, przez długie J, tak? I widzimy właśnie taką nazwę na zielonym okręgu, biała nazwa i to wszystko w białym ringu u góry ze skrótem WKS, czyli Wojskowy Klub Sportowy, u dołu Warszawa.
Jeszcze raz powtórzę się, ten znak przetrwa do 1925 roku, kiedy to w roku jubileuszowym na dziesięciolecie klubu Legia powraca właśnie do tego rozwiązania z 1917 roku i widzimy ten biały herb z czarną wstęgą i oczywiście z L-ką powraca ta L-ka. Już rok później, w 1927, klub przedstawia nowy znak, znak właśnie już z barwą zieloną, czyli z tym kolorem zaimplementowanym po połączeniu od korony Warszawa, ale również i z tym czarnym pasem, czyli taki pewien kompromis, który całkiem dobrze został skrojony graficznie, bo widzimy, że pozostaje oczywiście ta tarcza, uproszczona tarcza typu polskiego, pozostaje ten główny znak Legii, znak, który do dziś tak naprawdę towarzyszy piłkarzom i z którym utożsamiają się kibice, ale również i zawodnicy, czyli ta czarna L-ka na białym polu w okręgu. Bardzo ważny znak, szanowni Państwo, który no, staje się pewnym synonimem, pewnym sensem dla kibiców Legii. A to tak naprawdę jeden z elementów głównego znaku, który będzie towarzyszył piłkarzom również do dziś, czyli w XXI wieku. Ten znak, o którym teraz mówię, ten herb przetrwa do 1950 roku, kiedy to po reformie państwowej zainicjowanej przez Sowietów, szanowni Państwo, dochodzi do zmiany nazw klubów nie tylko piłkarskich, ale klubów sportowych. Porzuca się historyczne, patriotyczne nazwy, nadaje się klubom socjalistyczne nazwy albo takie nazwy, które nawiązują do mecenasów, partnerów, którzy wspierają w tamtym czasie kluby. I właśnie Legia staje się CWKS-em, czyli Centralnym Wojskowym Klubem Sportowym. I widzimy, że ten skrót staje się głównym symbolem, szanowni Państwo, nowej tarczy herbowej, białej tarczy. Jest duża litera C i w tę literę w trójkącie wpisane również WKS. Zielona ramka, szanowni Państwo, tarcza nabiera bardziej prostego rytu, bardziej przypomina ta tarcza tarczę hiszpańską. Znamy ten herb również ze złotą ramką. W takiej postaci herb, ale również nazwa przetrwa do 1957 roku, kiedy to po odwilży klub postanawia powrócić do nazwy Legia, ale również i postanawia zaprezentować nowy symbol, nowy znak. I tutaj widzicie Państwo herb już z tymi barwami narodowymi, tak? I od 1957 roku Legia na początku pieczętuje się barwami biało-czerwono-zielono-czarnymi, następnie zmienia te barwy na czerwono-biało-zielono-czarne i te barwy do dziś są właśnie barwami obowiązującymi. Widzimy ten znak, on oczywiście ewoluował, bo na samym początku w latach 60. ten czerwony pas wychodził, szanowni Państwo, od tego skosu. Troszeczkę graficznie się różnił od tego obowiązującego. Ja Państwu przedstawiam za stroną oficjalną Legia.com. Widzimy tutaj zestawienie tych wszystkich herbów, tych wszystkich logo, więc przyjmuję tę nomenklaturę, którą przyjmuję za oficjalną klub, szanowni Państwo. I widzimy, że ten znak w takiej postaci przetrwa do 2005 roku. Oczywiście czarna L-ka jest nadal jednym z ważniejszych symboli, który jest umieszczony w głowicy tarczy herbowej. Dopowiedzmy sobie, że graficy tutaj zaznaczają, że nie do końca symetrycznie jest ta L-ka, to koło rozrysowane. Ona powinna być bardziej przesunięta w stronę czerwonego pola, bardziej ku środkowi. Wtedy symetryczność tego znaku byłaby zdecydowanie łatwiejsza w komunikacji, łatwiejsza w rozpisywaniu graficznym. No ale tak, szanowni Państwo, zostało to zapisane w 1957 roku i do dziś ten znak właśnie w takiej formie graficznej obowiązuje. W 2005 roku po zawirowaniach organizacyjnych, po zawirowaniach właścicielskich, kiedy nowy właściciel nie miał praw, szanowni Państwo, do legitymowania się, do pieczętowania się tym herbem, bo ten herb był oczywiście własnością nadal Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego, czyli CWKS-u, postanowiono wpisać tę tarczę w emblemat, okrągły emblemat z ringiem, z napisem Klub Piłkarski Legia Warszawa, to wszystko uświetnione oczywiście i zwieńczone rokiem powstania 1916. Znak bardzo mocno bojkotowany przez kibiców, znak pogardliwie nazywany kapslem, przetrwa tylko rok,
bo już w roku jubileuszowym nowi właściciele postanawiają podzielić się, szanowni Państwo, nowym znakiem nawiązującym do pierwszego, historycznego, czyli białym monogramem wpisanym w czarną tarczę sercową, tak moglibyśmy powiedzieć, bo ta tarcza różni się od tej uproszczonego typu polskiego. Ciekawy znak graficzny, ale on również nie przypadł do gustu kibicom, choć bardzo mocno nawiązywał do tego pierwszego historycznego znaku. Pokazuję Państwu również znak, który był wykorzystywany w komunikacji, ale również i na koszulkach. Ten znak również z taką informacją jubileuszową, czyli 90 lat. Ciekawy znak i on, powtórzę się, trafił na koszulki piłkarzy właśnie w 2006 roku. Przez kolejne 4 lata do 2010 roku był już w tej wersji bez napisu 90 lat, czyli biały monogram na czarnym polu. To, powtórzę się, dobrze skrojony, dobrze zaprojektowany znak, odnoszący się do historii, no ale niestety znak, który nie przetrwał próby czasu, nie przetrwał przede wszystkim sympatii kibiców i w 2010 roku włodarze klubu powracają do rozwiązań z 1957 roku, kompromis z kibicami, szanowni Państwo, i tak naprawdę o to chodzi, żeby wszystkie strony mogły cieszyć się z tego dobra, jakim jest oczywiście znak ich ukochanego klubu. Legia wyszła naprzeciw oczekiwaniom stron zainteresowanych. Tą stroną najważniejszą byli oczywiście najzagorzalsi kibice Legii Warszawa i od 2010 roku jeden z najważniejszych klubów piłkarskich na mapie krajowej powraca do dobrze nam znanego rozwiązania, powtórza się z 1957 roku i właśnie takim znakiem komunikuje się do dziś. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do playlisty ze znakami sportowymi. Tam dużo treści z brandingiem z naszego krajowego podwórka. Od wielu, wielu miesięcy na pierwszym miejscu odcinek o ewolucji w znaczeniu herbu Radomiaka, czyli jednego z najbardziej kontrowersyjnych znaków w polskiej piłce. Serdecznie Państwa zapraszam, ale znajdziecie Państwo również dużo treści z brandingiem europejskim. Bardzo popularny odcinek z herbem Barcelony, bardzo popularny odcinek również z herbem Fiorentiny, bardzo popularny odcinek również z bardzo oryginalnym herbem, znakiem Miedzi Legnica. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!